Dzień dobry. Witam po raz ostatni w lutym. Nadchodzi wiosna. 1 marca, następne spotkanie i to już chyba wiosna, nie? Dzisiaj energia wysoka, chociaż za oknem dosyć ponuro, ale to pewnie związane właśnie z tą nadchodzącą wiosną. Zapraszam Was dzisiaj na małą porcyjkę wydarzeń z tego, co się dzieje w rządzie, ale też pewną ciekawostką się podzielę i zaproszę Was do kolejnych działań. Polecę też co nieco. Więc rozpocznijmy od tego, co się dzieje w rządzie i od razu chciałabym powiedzieć, że my nie zawsze będziemy rozmawiać o rzeczach z pierwszych stron gazet, bo one nie zawsze mają związek z tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli ze sposobem podejmowania decyzji, generalnie z dobrym rządzeniem, na które składa się sposób podejmowania decyzji, przejrzystość, otwartość, odpowiedzialność rządzących przed nami, wyborcami i wyborczyniami, albo też narodem. I dwie takie sprawy, co tam słychać u rządzących, się pojawiły w ostatnim tygodniu, którymi chcielibyśmy się podzielić. Pierwsza to artykuł Szymona Jadczaka, dziennikarza Wirtualnej Polski, który napisał taki tekst, który jest zatytułowany Obrażał Hołownię, atakował przeciwników politycznych, PO zapłaciła mu setki tysięcy złotych. O co chodziło? Dziennikarz obserwował takie konto Pablo Morales, które hejtowało przeciwników Platformy Obywatelskiej. Na podstawie różnych danych, które już wcześniej zostały ustalone, tenże Pablo Morales został połączony z nazwiskiem osoby fizycznej Bartosza Kopani, który jest również przedsiębiorcą. No i dziennikarz chciał wiedzieć, czy ten przedsiębiorca ma jakieś związki z Platformą Obywatelską, zapytał o ewentualne faktury, które tenże miałby wystawiać Platformie. Platforma nie bardzo chciała udostępnić tę informację i tak sprawa trafiła do nas, my pomogliśmy. Szymon Jadczak dostał takie wzór pisma, które wysłał, dotyczyło wezwania, przedsądowego wezwania do udostępnienia informacji publicznej i ta informacja rzeczywiście została udostępniona. Pamiętajcie, pomagamy każdemu, w tym dziennikarzom. Ta informacja została udostępniona i co z niej wynikało? Że rzeczywiście Bartosz Kopania świadczył jakieś usługi dla Platformy i były to analizy politologiczne. No i tak naprawdę podstawowe pytanie, które tutaj pada, to nawet nie to, czy Platforma płaciła za analizy politologiczne, a płaciła tak naprawdę za hejt, bo to jest temat na osobne śledztwo dziennikarskie, ale pytanie, na ile poważnie mamy traktować te deklaracje o miłości, o tym, jak będzie dobrze i jak zmieni się debata publiczna, jeżeli najważniejsi politycy w Platformie w jakimś sensie chyba zgadzają się z tym sposobem komunikacji, skoro to konto śledzą. Zostawiam to do Waszego rozważenia. Wydaje się, że temat jest jednak nie taki bagatelny. Druga rzecz, która się pojawiła, jest związana z tematem, który od dawna podnosimy, czyli sposobem tworzenia prawa w Polsce. Zanim jakiś akt legislacyjny jest jawny, bardzo często nad nim pracują różnego rodzaju zespoły w ministerstwach. I problemem jest to, że one działają tak, jak komuś przyjdzie do głowy, jakie ktoś ma przekonania, albo jak sobie wymyśli. I właśnie przykład tak destrukcyjnej sytuacji z tym związanej mamy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Tam zapewne w dobrej wierze zarówno jedna, jak i druga strona powołała zespół do spraw ochrony klimatu przyrodniczo-cennego. I ci, którzy ten zespół powoływali, wpadli na pomysł, że osoby w nim uczestniczące podpiszą deklarację o poufności. No i część osób powiedziała, że nie widzi podstawy do podpisywania takiej deklaracji. Zaczęła się burza środowiskowa, która zawsze w takim momencie po prostu ma szansę się wydarzyć. Ministerstwo zaczęło podawać powody dla tej poufności, które kompletnie nie trzymały się kupy. Zrobiło się bardzo nieprzyjemnie. Te deklaracje o poufności zaczęły być nazywane lojalkami i tu muszę przeprosić, ponieważ my też powtórzyliśmy na jednym z naszych mediów społecznościowych informację o lojalce, wprawdzie powołując się, że tak to nazywa Gazeta Wyborcza, ale chcę powiedzieć, że to nie powinno mieć miejsca i przeprosić. Dlaczego to jest szkodliwe, żeby używać takich piętnujących słów? Po pierwsze, nie mamy pojęcia, co to były te deklaracje o poufności, więc mówienie o nich lojalki jest nadużyciem. Po drugie,
Problem polega na tym, że słowo lojalka jest po prostu bardzo piętnujące. Krzywdzące dla osób, które w dobrej wierze poszły do tego zespołu i pracują społecznie. A dlatego takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. My nie wymyśliliśmy tego słowa, ale je powtórzyliśmy, nawet jeżeli powoływaliśmy się na źródło i tego nie należy robić. To polecamy sobie, ale też publicznie za to przepraszamy. Przechodząc do rzeczy, ta nieprzyjemna sytuacja wynika z tego, jak u nas jest tworzone prawo. I to powinno się zmienić. My zabiegamy o to, żeby Polska weszła do partnerstwa otwartego rządu, gdzie moglibyśmy wspólnie z innymi krajami, korzystając z ich doświadczeń, pomyśleć, jak zrobić to wszystko przyzwoicie. Bo my rozumiemy, że jest tak, że często na tych zespołach jest po prostu pewna swego rodzaju niekonkretność. To jest dyskusja, tam się uciera stanowiska. Dosyć trudno jest przekazać, co tam tak naprawdę się wydarzyło. Ale wpadanie na pomysły, że w związku z tym utajnimy, niczego dobrego nie wnosi. Jak widać, wnosi tylko smród, nieprzyjemności i wszystkie dobre intencje po prostu są w ten sposób niszczone. My oczywiście, tu powinnam powiedzieć przede wszystkim, co my zrobiliśmy w kontekście tej sprawy. My wystosowaliśmy pismo do pani minister środowiska i klimatu, taki apel, żeby odtajniła pracę tego zespołu, oczywiście uzasadniając, dlaczego to jest ważne. Ale pismo zobaczycie na naszej stronie, ale to, co Wam szczególnie chciałam polecić, to jest tekst mojej koleżanki z zarządu, Marzeny Błaszczyk, która napisała, czy lasy potrzebują poufności, gdzie dosyć szeroko uzasadnia, że jakby podstawą i zasadą jest to, że ta debata o lasach powinna być jawna. Gwarantuje nam to akty międzynarodowe, gwarantuje to nam nasze prawo. I wszelkie wyłączenia muszą być bardzo dobrze uzasadnione. Poza tym Marzena opisuje, czemu ważna jest jawność w debacie publicznej, dlaczego ważne jest, żeby osoby, które nie są w zespole, miały możliwość zabrać głos i dlaczego monopolizowanie informacji przez ministerstwo jest niewłaściwe. Bardzo polecam Wam ten tekst. Ale obiecałam Wam trochę sensacyjek i jedną z takich sensacyjek jest... powiedziałabym ciekawostek, może to nie było właściwe słowo, jeśli już mówimy o pewnej ostrożności, jest odpowiedź, którą otrzymaliśmy z KPRM-u na nasz wniosek o te notatki, którymi Marek Kuchciński miał utajniać informacje o lotach najważniejszych osób w państwie. No i rzeczywiście okazało się, że sprawa jest ciekawa. Notatki powstały w lipcu i w październiku 2023 roku. No trudno nie zauważyć bliskości wyborów. A podstawą do tego, żeby je utajnić, była taka opinia Departamentu Prawnego, który najwyraźniej odpowiadał na jakieś pytania, które zostały zadane na temat tego, czy można to utajnić do cofając się do 2021 roku. No i przeczytam Wam fragment tych notatek. Pierwsza sprawa była taka. Brzmienie artykułu 8 ustęp 2 ustawy o lotach wskazuje, że czynność wyłączenia z udostępniania jest czym innym niż odmowa udostępniania z uwagi na wyłączenie. Czytam to zdanie, bo ono jest dosyć ważne dla ciągu dalszego. Oznacza to, że proponujemy nie wyłączać danych z udostępnienia. Tak ogólnie nie proponują. Ale dopiero, gdy dostaniemy pytanie o dane zawarte w rejestrze. I pewnie to pytanie, ponieważ ta notatka jest z maja, to pewnie to pytanie pierwsze pojawiło się o loty premiera Morawieckiego w lipcu, kiedy de facto wyłączono te dane. I że trzeba je wyłączyć tylko pismem, generalnie i bezterminowo. Te dane obecnie zawarte w rejestrze. Czyli nigdy mielibyśmy się o tym nie dowiedzieć. A jeśli pamiętacie, to w momencie, kiedy zostały te dane ostatecznie ujawnione, to okazało się, że premier Mateusz Morawiecki latał regularnie do Krakowa i Katowic w rocznicę pogrzebu Marii i Lecha Kaczyńskich. Drugą rzeczą, która tam jest ciekawa w tej notatce, i załączniku do niej, bo to, co czytam w tej chwili, to jest załącznik do tej notatki, jest takie zdanie. Pewne wątpliwości Departamentu Prawnego budzi możliwość wyłączenia wszystkich danych wstecz od początku istnienia rejestru,
A to dlatego, że uzasadnienie, o którym mowa powyżej, nie będzie adekwatne do wyłączenia z udostępnienia danych, np. o locie prezesa Rady Ministrów do Brukseli, które miało miejsce w maju 2021 roku. A pamiętamy, że tym podstawą wyłączenia miała być wojna w Ukrainie. W ocenie Departamentu Prawnego musimy mieć zatem odrębne, równie dobre uzasadnienie dla nieudostępniania również danych o lotach sprzed agresji Rosji na Ukrainę. Nie wyklucza to oczywiście wyłączania z udostępnienia również danych o lotach wcześniejszych, ale na podstawie jednorazowych wyłączeń z artykułu 8 ust. 2 ustawy o lotach. No i wiecie, jaki jest problem. Premier Mateusz Morawiecki latał do tych Katowic i Krakowa. No, jaka miała być podstawa wyłączenia, jeżeli latał przed wojną? W związku z tym można od razu założyć, że podstawą wyłączenia były jednak, powodem wyłączenia były właśnie te loty. No i jak widać, Marek Kuchciński w ogóle nie przejął się tą opinią i wyłączył po prostu wszystko na podstawie wojny. Również to, co działo się w 2021 i 2022 roku na początku. Dobrze, to nam dosyć dużo mówi o tym, jak można używać władzy, którą się ma, do tego, żeby wygrać wybory. I o tym właśnie jest moje zaproszenie. Zapraszamy Was do wspólnego monitoringu nadużywania, a właściwie monitoring to jest wykorzystywania zasobów publicznych w kampanii wyborczej, a to, czy to są nadużycia, to będziemy w stanie stwierdzić po monitoringu. Ten monitoring będziemy prowadzić oczywiście w związku z samorządową kampanią. Zapraszamy każdego, kto nie ma konfliktu interesów i będzie to taki rodzaj kursu wspólnego grupy, która wspólnie będzie się zastanawiała nad tym, jak te zasoby publiczne są używane w kampanii wyborczej. Realizujemy to przedsięwzięcie wspólnie z Fundacją Odpowiedzialna Polityka i zgłoszenia są tylko do 27 lutego do godziny 10. Także zajrzyjcie koniecznie na naszą stronę. I druga polecajka tekstu, który napisał Sylwek Oracz z Fundacji Odpowiedzialna Polityka i który jest na naszej stronie, który dotyczy, jest to poradnik o finansach komitetów wyborczych, więc w dużej mierze on jest dla tych, którzy te komitety tworzą albo dla pełnomocników finansowych. Ale Wy, jeżeli się tym interesujecie, też zajrzyjcie, bo to Wam powie, jakie po prostu są tutaj regulacje i przepisy. I ostatnie zaproszenie i polecajka. Zajrzyjcie na Mastodona. Jesteśmy w nowym medium społecznościowym, które funkcjonuje w alternatywnej przestrzeni. Wybaczcie, nie wytłumaczę Wam tego dobrze, ale jest to nasza odpowiedź na to, żeby na zachęty naszych followujących, naszych obserwatorek i obserwatorów oraz na zachęty ze strony naszych przyjaciół z Fundacji Panoptykon, którzy świetnie opisują, czym jest ta alternatywna przestrzeń, czyli Fediverse. Zajrzyjcie do Panoptykonu, a ja jeszcze oczywiście muszę Wam powiedzieć, że bez Was nas nie ma, że bardzo ważne jest dla nas Wasze wsparcie, no bo nie jesteśmy w stanie ani udzielać porad, ani śledzić tego, co się dzieje na bieżąco, starać się zmienić tej rzeczywistości, jeżeli nie mamy niezależnego finansowania. Dlatego teraz, kiedy jest prowadzona kampania 1,5%, kiedy do 30 kwietnia możecie wciąż nas wesprzeć 1,5% swojego podatku, bardzo Was zapraszamy do tego, żebyście to zrobili. Zapraszamy Was też do dawania nam darowizn. Dzięki temu możemy działać i to jest pewnie też taki sygnał, że to, co robimy, jest dla Was ważne. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia na wiosnę.